graczy, ja nazywam się Cezary Sochacki. Dzisiaj przedstawię Wam o urządzeniu WOLT. Jest to fajny system dochodowy NASA. Znaczy chyba wszyscy wiedzą, co to jest NAS, tak? Oprócz tego, że możemy udostępniać zasoby dyskowe, czy to w sieci, czy nawet poza własną siecią domową, możemy wystawić na tym przeróżne usługi. Jest to niezależne też ta komunikacja z posiadanych urządzeń, czy to jest Linux, Windows, Android, także mamy dostęp do różnych usług na tym serwerze. Ja to troszeczkę tak podejdę do tego, jeśli chcemy, jakbyśmy sobie zbudować takie rozwiązanie, jakie mamy możliwości. Przede wszystkim najpierw musimy sobie zebrać wymagania, jakie potrzebujemy od takiego urządzenia, co ma nam, w jakim celu ma nam służyć i jakie usługi będziemy potrzebować. Także jak już sobie dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy na przykład do renta, tak, chcemy pobierać jakieś rzeczy. Oczywiście, żeby te dane były w miarę jakoś zabezpieczone, no to jakiegoś rajda byśmy na tym podstawili. No i na przykład przez SAMBE udostępniać zasoby dyskowe. No, zaczniemy też od poszukiwania rozwiązań. Mamy do dyspozycji dwie ścieżki, czyli własna konstrukcja, czyli budujemy coś sami, albo możemy kupić sobie gotowy zestaw. No, gotowych zestawów mamy naprawdę dużo. Jest pełna oferta różnych NAS-ów. Jak tutaj widać, jeszcze jest pewnie wiele innych, mających przede wszystkim bardzo szeroki zakres możliwości. Oczywiście wszystkie te rozwiązania w większości mają swoje jakieś tam panele www, za pomocą których możemy te usługi sobie konfigurować i o to tutaj chodzi, żeby to było jak najprostsze, była prostota i żeby przeciętny Kowalski sobie z tym poradził. Gotowe rozwiązania, jakie są za, jakie są przeciw według mnie, to jest, no to, że to jest gotowe rozwiązanie, ja kupuję, stawiam, podłączam i mi to działa. Minimalny nakład pracy, wystarczy po prostu chwilę poczekać, żeby zainstalować aplikację, czy to na komputerze, czy tylko na komórce, a tam i praktycznie powinno wszystko działać na jakieś tam drobne konfiguracje. No, mamy jakieś tam wsparcie i gwarancje na ten sprzęt i wsparcie odnośnie do zależności, jakich sprzęt kupujemy, jakiej klasy. No, to co jest moim zdaniem wielkim, dużym minusem, to jest zamknięte rozwiązanie. Chociaż w większości tych firm, które tam było widać, korzystają z Linuxa jako podstawowy system, swoje usługi, pluginy, jednak to wszystko jest zamknięte, nie ma dostępu do tego w większości przypadków. No, ograniczona funkcjonalność, czyli to co nam producent zaoferuje, tylko to mamy. Nie możemy praktycznie nic zainstalować, nic zrobić. Ewentualnie możemy zainstalować, spróbować to jakieś te zabezpieczenia ściągnąć i coś tam instalować, ale no wiadomo, tracimy od razu gwarancję. No, w większości tych firm, jeśli mają jakieś fajne pluginy, to są one dodatkowo płatne, na przykład moduł kamer, tak? Jeśli chcemy streamować jakiś obraz z kamer, to mamy w darmowych wersjach przeważnie jest jedna kamera, a tu jeszcze chcemy więcej, możemy sobie kupić oczywiście licencję na te kamery. No i moim zdaniem właśnie cena, tak? Czyli takie rozwiązania są drogie. A ja tutaj się skupię na tworzeniu własnego serwera NAS też. Znaczy możemy kupić gotowy. Gotowe są takie komputery, serwery. Tutaj po lewej stronie widzicie, to jest serwer HPK Microserver, który na co dzień używam i wielu moich klientów i znajomych. A po prawej to jest jakaś tam konstrukcja własna z jakąś zwykłą płytą. Wygaszam.
No dobra, jeśli sobie wybierzemy jakiś sprzęt i będziemy teraz szukać oprogramowania. Oprogramowanie open source najlepiej. No mamy trochę do wyboru, nie powiem, że jest tylko jakieś tam dwa rozwiązania. Albo jak ktoś jest startuarem, to wszystko sobie spłaca w lepiej i sobie skonfiguruje i będzie się cieszyć, tak? Albo no, nie każdy potrafi wszystko skonfigurować, albo po prostu na to czasu nie ma. No, szkoda te parę godzin stracić na konfigurację, jak w tym czasie coś zrobię i zarobię, tak? No mamy takie systemy jak CryptoNAS, NAS.free, tam jest FreeNAS, OpenFile, no i OpenMediaWall. Sam borykałem się chciałem sobie zbudować właśnie NASA. Najpierw zacząłem od jakiejś tam konstrukcji własnej, oczywiście ta odbudowa nie wyszła, to sobie odpuściłem i kupiłem właśnie tego HP-ka. No i zacząłem szukać między tymi wszystkimi, sprawdzać te wszystkie systemy. No i jednak bliżej mojego serca znalazł się właśnie ten OpenMediaWall. No tu tak wyglądają mniej więcej te panele zarządzania tymi pozostałymi systemami. Wszystko w przeglądarce, ładnie, pięknie. A dlaczego urzekł mnie ten OpenMediaWall? Ze względu na możliwości. Przede wszystkim bazowym systemem jest Debian, którego używam na co dzień i po prostu chciałem po prostu nie musieć uczyć się jakiegoś dodatkowego systemu. Tutaj drugim takim bardzo fajnym drugą taką ważną rzeczą, że znaczy w drugim systemie, na który patrzyłem, to był właśnie FreeNAS, ze względu na to, że to jest system BSD. Jakoś mi to nie za bardzo mi się to spodobało, dlatego wybrałem właśnie na pewno DevOps. Tak jak mówię, bazuję na Debianie na Wixi w tej chwili. Wcześniej to był dobrze. W tej chwili są to dostępne wersje na 32, 64-bitówkę i od jakiegoś czasu na ARMA. Webowy panel administracyjny, zarządzanie użytkownikami, mamy wielojęzyczność, w tym również nasz polski. Co prawda ja go przetłumaczyłem, jest dużo błędów, ale można używać. Przede wszystkim system pluginów, który chyba przekonał mnie najbardziej do tego systemu, o czym później pokażę i powiem. No jest oczywiście na licencji GPL-owej. Rozwijany jest przez jednego z deweloperów FreeNASa, który chyba doszedł do wniosku, że na tym jak można też fajnie zostawić. No i nie ma się co oszukiwać. Nie mogę powiedzieć, że to jest serwer przeznaczony dla bardzo, bardzo dużych firm, tak? Czyli takich jakiś tam, gdzie jest potrzebny dostęp, duża ilość dostępu do danych, tak jak, i no, pewnie nie radzi sobie lepiej z tym niż FreeNAS. Ale do domu, jak dla małych firm, sprawdza się idealnie. No i mam niskie wymagania sprzętowe, porównanie przynajmniej teraz do tego FreeNASa. Czyli używamy ZFS-a, tak? Proszę, co było ZFS-a? FreeNAS. No FreeNAS, znaczy tam potrzebuje dość sporo gigabajtów, tak? Przynajmniej w tym nowym. Też bzdura troszeczkę jest. Używam. Mam tylko 4 gigabajty, nie zajmują. No tak, ale jeśli chcemy wyciągnąć maksymalne możliwości takiego, to no musimy, tak? Tak samo, no ja wiem, że można to nawet zupełnie na Raspberry Pi zainstalować, to nie będzie problem, tak? Kwestia jest samej wydajności. No pluginy właśnie. Przede wszystkim te pluginy mnie najbardziej przyciągnęły, bo w FreeNASie jest ich kilka tylko. Nie wiem jak w tej chwili, bo jak ja jakieś 2 lata temu tutaj chyba ten kabel mam uszkodzony. 2 lata temu jak się właśnie rozglądałem, no to
no to będą czyli nas inne miały, albo w ogóle nie miały, albo po prostu miały taką małą ilość tych pluginów. No przede wszystkim, no tak, najfajniejsze pluginy to no coś. Najciekawsze pluginy, moim zdaniem, to jest klient torrentowy, serwer, klient, nasz serwer DAPA, OpenVPN mamy serwer kitowy, OnClouda, że łatwo sobie możemy zainstalować, zrobić własną chmurkę, mamy obsługę RAIDa, software'owego i od niedawna jest plugin do obsługi hardware'owego, nie testowałem, nie mam w tej chwili żadnej karty, żeby to przetestować, pewnie obsługuję jakąś tam ilość urządzeń. No oczywiście MySQL, obsługa UPS-ów, no praktycznie prawie wszystko, co potrzebujemy. Tak samo jest pełno różnych pluginów, bo to multimediów. Plex serwer też mamy, także naprawdę dość dużo, ale później pokażę, jakie pluginy są dostępne w panelu. No, tak jak mówiłem, wybór hardware'u mamy bardzo szeroki ze względu na architekturę, pod jaką pracuję, jest ten OpenMediaWall. Można to postawić na jakimś tam terminalu, na Raspberry Pi widziałem, że ludzie stawiają, tak jak tutaj jest sobie w prawym górnym rogu, jest to właśnie ten HP, który ja używam. A przy okazji od razu chciałbym też pokazać taki projekt, który stworzyłem razem z kolegą w pracy. Jest to projekt Bananas. Jest to projekt systemu przygotowany na Banana Pi. Przygotowaliśmy ten system oraz obudowę gotową do wydruku. Jak widać, Banana Pi jest tak naprawdę to jest taki klon Raspberry Pi, tylko troszeczkę lepszy, bo ma 200 SATA, gigabitowy Ethernet. No i oczywiście złącza praktycznie takie same jak w Raspberry Pi. No i co najfajniejsze, urządzenie potrafi odczytywać, zapisywać dane zarówno z dysku na dysk, jak na sieć z prędkością 40x40, tak maksymalnie. Średni to jest około 30 MB. Oczywiście z dysku SATA, a po USB to jest 20x20. No przede wszystkim bardzo małe zużycie prądu, maksymalne do 10 W. Przy takiej normalnej pracy z dyskiem jest to około 5-6 W. Tak jak mówię, jeżeli nie liczymy sobie. Znaczy ja mówię akurat o tym konkretnym, tak? To jest jeden dysk i on więcej jak 10 lat nie pociągnie, tak? Łącznie z dyskiem. To jest malutka płytka, tak jak teraz wiele jest. Ona jest mała. Pokazuję ten projekt ze względu na to, że on jest fajny właśnie do domu. Ja nie mówię, że tu jest, będziemy mieć bezpieczeństwo danych, bo RAID nie postawimy ani. Ale to do ściągania różnych rzeczy z torrenta, czy właśnie udostępnienie danych tych zdania, czy tam w NFS-ie, czy w SAMP-ie, możemy sobie w domu tak coś stworzyć szybko. Obudowa jest przygotowana, jest to projekt gotowy do wydruku w formacie STL, no i gotowy system obrazów właśnie OpenMediaWall. Więcej informacji można znaleźć na stronie bananas.pl, a i projekt jest wspierany przez Keymakera, wcześniejszego firmy, która wymyśliła tak naprawdę Banana Pi. W tej chwili mają nowy produkt Banana Pro z Wi-Fi. Mam taką jedną obudowę dla kogoś. To zadał jakieś fajne pytania później. Także osoba dostanie taką obudowę. Ona jest wydrukowana na drukarce 3D.
Teraz pokażę, jak wygląda ten panel. Na żywo. Na żywo. Znaczy tutaj akurat loguje się do urządzenia, tutaj do pana NASA. Ma trochę dłużej, loguje się z pierwszym nazwą. Jak widać było, język ustawiony miałem na polski. Z czego niektóre mogą być utworzone, a nie same.
Identyczne, tak. No, ale nie, może na poziomie bloków, ale to bardziej... Ale powiedz konkretne rozwiązanie, które jest większe. ZFS. Jest dodane, ale to jest eksperymentalne. Tak. Ta duplikacja polega na tym, że masz kilka tak samych plików, masz kilka plików, które mają różne nazwy, są w różnych katalogach, w różnych miejscach na dysku. One tak naprawdę są jednym plikiem na dysku. Co więcej, coś a la symlink, nie symlink, a ping, przepraszam, tak. To się drugi podkreślenie. Tak, znaczy kopią, tak. To przypuszczam, że odchodzi. To jest pytanie, czy jest tego typu Jest. Ja się przyłączę na serwer domowy, się przyspieszę na połącze i pokażę, że jestem. Jest taki dodatek, który może też, oprócz tego, że dedeplikuje pliki, to jeszcze można właśnie połączyć z kilku różnych źródeł w jeden dysk, tak? Jeszcze takie rozwiązania. Że jest. Ja oczywiście tego nie używam, tylko to tłumaczyłem przede wszystkim. Także, jak mówię, jest wiele pluginów dotyczących właśnie multimediów. Jest możliwość właśnie montowania z danych zasobów, czyli możemy tak jakby połączyć kilka takich serwerów ze sobą i w jedną pulę później. Za pomocą tych jeszcze właśnie dodatkowych usług. No. Że ja w tej chwili nie pamiętam, jak się nazywa, bo mogę sobie przestanę do tego zamówić. Nie wiem, czy mogę. Zadać pytanie. Mogę? Sytuacja jest taka, że ja mam do tego domu. No nie ma, tam Gentoo sobie stoi pod spodem, po sobie on jest NFS, pod stroną jest Apple, czy cokolwiek. I ma sobie Raina. Załóżmy, że mam VMA z czterema dyskami. Chcę sobie to przenieść, bo się okazało, że VMA, aha, mam VMA, załóżmy, nie wiem, rajcie 0 i jeden dysk nim tak. A więc 90% danych, załóżmy, albo nie 90-85% danych, mogę odzyskać, ponieważ jeden dysk by tego padł. To tam ciała, płacze, że jest ten dysk i chcę sobie coś przenieść z dysku na dysk. Tak, zwykle kopię. Skopiować z dysku na dysk. Kwestie migracji. Pytanie, jak, czy są jakieś opcje migracji, na przykład z ZFS-a, z LVM-a, albo czy można zaimportować ZFS-a albo LVM-a, albo nawet zwykłego AIMS-a. LVM-a na pewno, można też, jeśli jest software'owo, wykorzystywany, na ZFS-a nie wiem, bo nie korzystam. Wiem, że on jest w tej chwili w fazie testowej. Tak? Jest, można to zainstalować, mamy to ZFS-a. Okej. Okay. Dzięki. Na stronie OMV Extras jest lista wszystkich dodatkowych tych pluginów, tak? Jest naprawdę sporo i polecam sobie przejrzeć. Tam jest naprawdę pokaźna suma. Są też właśnie do backupowania danych. Jak to widać, jest Godzilla, można cały system sobie kopiować, robić backupy, do odzyskiwania danych. Jeśli mamy na przykład dyski do odzyskania za pomocą dyskiska, czy fotoreka, możemy sobie podłączyć jakiś dysk, zapuścić go, on sobie będzie odzyskiwać, my się nie martwimy, nie musimy siedzieć przy tym. Mamy oczywiście tak jak to OnClouda, BitTorrent, Synka, serwer, także no, naprawdę jest ich pełno. No, tu mamy tą, właśnie tego Greyhola, tak? To jest to, o czym mówiłem. Czyli po prostu zaciągamy kilka serwerów, łączymy do jedności w całość. I jak się nie mylą, też na replikację. Oczywiście obsługa
Enginesa, że możemy sobie te strony na tym trzymać. Bersta Shota. Jest pełno. Pytanie jest stare. Tak, przepraszam, jest to mogle wyłupia rozwiązań komercyjnych, kilku tych, które byli przyjaciółmi, proszę, na przykład QNAP, Amber i kiedy robiliśmy ostatni nas, też wyglądaliśmy jak wyłupia Media Law, jak jedno z możliwych podstawowych rozwiązań, na których możemy się bazować. Ale ja okazało się, że w tej chwili na Open Media Vault okazał się jeden deweloper i nie było pewności w tym, że to rozwiązanie będzie żyć w przyszłości. Dlatego... Ale każde takie rozwiązanie open source'owe nie jesteś pewien, czy ten, ta dana ekipa, która to robi, będzie robić. No nie oszukuj, bo nie ma w tej chwili jakiejś firmy, która by to sponsorowała i można powiedzieć, no, dawała pieniądze na dalszy rozwój. Z tego powodu zrobiliśmy własne dystrybucje, chwały na Debianie i dla Camry Data było zrobione nowe nas, bez nas. I niestety po prostu w ten Open Media World nie było pewności, że ta dystrybucja będzie żyć. Bo to, znaczy, wiem, że będą wprowadzać wsparcie techniczne. Planują wprowadzić wsparcie techniczne na chwilę. Tylko w tej chwili tylko tyle wiem, czy oni to będą jakoś dalej rozwijać. A pewno, znaczy na pewno będą to rozwijać, to kwestia właśnie marketingowej, oni się wiedzą dalej. Bo wsparcie techniczne to oczywiste, to czas i deweloper, to już będzie opłacone, a taki projekt jak Open Media Vault on nie w stanie czas dzisiejszy prowadzić. Bo jeżeli ten samy namek, czyli QNAP sprzedaje swoje rozwiązanie, to on gwarantuje, że kiedy człowiek, który zakupił to rozwiązanie, on idzie do wsparcia i mówi, że mam w Dropboxie 1 milion plików i u mnie coś tam nie działa, bo historia z życia. I rozwiązujemy dla niego tę sytuację. A z Open Media Vault, to człowiek musi walczyć cały czas. Tak, tylko że cały czas pod spodem mamy Debiana, który jest wspierany. Jeśli chodzi o na przykład rozwiązania te zamknięte, tak? No ile w tej chwili jest klientów, którzy zostali bez aktualizacji systemu zabezpieczeń, tak? Mówię o starych wersjach, na których już nie można zainstalować nowych. No tak nie zasadnie. Ja mam w domu stare. Mam dwóch znajomych, którzy też pracy, którzy właśnie jeden korzysta z QNAP, a drugi z Synology. No i mają te starsze wersje i nie ma szans na jakąkolwiek aktualizację. Tak? Na starsze wersje kupić. Czy ona ma po prostu odciąć zewnątrz swojego NASA? Tak? Mam swoje dystrybucje na swoją NASA, to ten QNAP, który od 2006 roku, którego już nie ma wsparcia. Swoje dystrybucje oparte na Bidu. No tak, ale to swoje masz dystrybucje. Tak. Ale nie. Ale nie producenta. Czy nie? No to chodzi. Ale od producenta mam wszystko, że to co pozwala mi zrobić swoją dystrybucję. Mam kernel, mam bootloader. I to wszystko mogę zrobić. Na przykład zrobić Open Media Vault na Debian. To znaczy, że te zauwagi w stronie producenta, to myślę, że to nie do końca prawda. Bo wszystkie te architektury, które są u producenta, to oparte na ARM czy x86, oni wszystkie wspierane w generic tam stricter. Ale możesz na własne zrobić porta. Okej, ale tu nie chodzi o to, czy to jest wspierane przez jakąś firmę, czy nie przez firmę. Człowiek chciał pokazać po prostu coś fajnego. No jasne. Okay. Po prostu zrobię to troszeczkę dodane informacje. Okej. Znaczy, w naszym projekcie pokażę magazyn. W magazynie oczywiście możemy zarządzać naszymi dyskami, czyli widzimy, jakie są dyski podpięte, możemy włączyć smarta dla danych dysków razem z zaplanowanymi testami, zarządzać rajdem, możemy stworzyć po prostu rajd.
rozporządzenie na nazwę. LVM-a też jest, to dodatek LVM, tylko on trzeba go zainstalować w tym dodatkowym repozytorium, tak? Okay. Czyli tych pluginów. Nie, ja w pełni używam jeszcze. No i oczywiście po dodaniu danego dysku musimy dodać system plików na nim, tak? Tworzymy system plików, a następnie oczywiście możemy zarządzać użytkownikami, grupami, a później jak już mamy przygotowany dysk i sformatowany, tak, czyli musimy dodać taką współdzieloną, czyli dodajemy takie zasoby. Mając te zasoby, możemy je później przypisywać do danych usług, czy to dla NFS, RSAM, czy dla każdej innego pluginu, tak? Ale mam pytanie, czy już użytkowników i grupy da się zaciągnąć z serwera LDAPA albo pakiet directory, albo innego rozwiązania? Jest to tam, jest taki, to był przynajmniej taki dodatek, z tego co pamiętam. LDAP, jest jakiś pakiet LDAPowy, także na pewno jest też. No to osobiście czy Windows pakiet directory? Nie. Chyba nie. Nawet na pewno. No to jak tutaj widać, usługa na przykład MySQL ma od razu katalog danych, czyli ten katalog współdzielony, przypisany. No tych pluginów jest naprawdę, możemy mieć serwer PXL, mieć jakieś inne z komputerem, mogą się gotować na wszystkich serwerach. No i tutaj jest, jak widać, jest wiele. Już tego używam. No i jakieś podstawowe informacje o systemie. Dodam tylko taką informację, że jeśli już używamy baneru, to się nigdy nic nie konfigurujemy z palca. Przynajmniej w większości rzeczy, bo za każdym razem jak coś znowu zaczniemy zmieniać, to nam wyczyści wcześniejsze konfiguracje. Chociaż oni już pomału wdrażają taką opcję, że ich konfiguracje będą tylko między jakimiś tagami, tak? A resztę będziemy mogli sami sobie zmieniać. Możemy sobie zobaczyć zużycie procesora, dysku, pamięci, takie różne informacje statystyczne. No, ale spróbujesz jeszcze do domu przeładować. Sterować za pomocą właśnie przeglądarki.
jak mówiłem, zebrę kompleksowy, BitTorrent, ten zwykły BitTorrent, pokażę. Hajda, można sobie sprawdzić szczegóły, informacje. Oczywiście można przerzucić, w razie czego jakby się tam jeden z dysków uszkodził. Mówię, serwer o tym, i wiele, wiele innych. No, bo to będzie wszystko. Tutaj już na kolegi mam obudowę, dostanie obudowę, tak. Na to, że tak bardzo dużo się pytał. Także jeśli ktoś ma jeszcze pytania, proszę zadawać. Zgasiłeś mnie, nie mam motywacji. To dziękuję bardzo.